Witam, pozdrawiam serdecznie, cześć i czołem leśnym towarzyszom. Dzisiaj porządzamy sobie racje żywnościowe SL6, czyli Bigos. Nie za dużo, tak żeby podgrzewacz chemiczny nam zaskoczył. Dobrze, woda się nie wyleje. Wkładamy tutaj do specjalnego pomieszczenia. No, dżem jagodowy. Pancerz wafle nie radzę, chyba że ktoś chce wybić swoje piękne ząbki. Czaj po ludzku, herbata. To jest wiele razy omawiałem. Gulasz angielski, batonik, słomka. No i całe opakowanie. Mam w sumie jeszcze 10 sztuk racji żywnościowych. Kalina malina w lesie rozkwitała, kalina malina w lesie rozkwitała, nie jedna dziewczyna ułana kochała, nie jedna dziewczyna ułana kochała, ułana lubiła, ułana kochała. O, podrzewa zaskoczył. Także, no, dobrze. Później oczywiście zaparzę sobie czaj. No i myślę, że możemy przejść do kolejnego fragmentu. Tu stoi za mną ambona, także pozdrawiam serdecznie Państwa. Dziękuję za oglądaność. Czapki z głów. Zahadita Pazalszta. Tam chyba leśniczy jechał. Typowy ubiór dla leśniczego. Pozdrawiam leśniczego. Z całego serca. Kiedyś pamiętam w zimę spotkałem leśniczego. No i okazało się, że naprawdę był to spoko facet. Naprawdę nie zwrócił mi w ogóle uwagi, że robi ognisko. Powiedział, czy pan zajmuje się survivalem. Ja mówię, tak, survival, buszka w survival. I on po prostu, pozdrowiliśmy się po leśniczemu, dasz bur. I wtedy doszło do takiej wymiany zdań, także pan porucznik to jednak fachowiec jest. Pozdrawiam serdecznie, cześć i czołem, dasz bur. Proszę bardzo.